Lech Poznań wyjechał na Podlasie jako lider ekstraklasy, podbudowany efektownym triumfem 5-0 nad Wisłą Kraków. Od kilku tygodni kolejorz przyzwoicie prezentuje się niemalże w każdym elemencie piłkarskiego rzemiosła, zatem kluczem do sięgnięcia po komplet punktów w Białymstoku może okazać się odpowiednie podejście mentalne. Drużyna jest skoncentrowana i pracująca, ale na pewno no, chcielibyśmy, żeby ten mecz, który tak dobrze wypadł ostatnio, żeby dodał nam pewności siebie, ale żeby nie, że tak powiem, żeśmy nie stracili czujności. Najważniejsze jest to, żeby piłkarze nie dopisali sobie w głowach 3 punktów przed meczem, tylko żeby wyszli i zrobili to, co do nich należy, bo wiemy, jak się kończą najczęściej takie spotkania, gdzie ktoś już przewiduje, dopisuje sobie te 3 punkty. Nie wolno zapominać o tym, że Lechowi od lat gra się w Białymstoku bardzo trudno. Po raz ostatni Lechici wygrali na tym terenie 29 kwietnia 2013 roku. Od tego czasu Jagiellonia zwyciężyła u siebie Lecha 5-krotnie i tyle samo razy mecze kończyły się podziałem punktów. Wiemy, jaki jest trudny teren w Białymstoku, jak ciężko tam o punkty, jak tym bardziej, że Jagiellonii nie idzie, jak bardzo będą zmotywowani. Drużyna, która walczy praktycznie o życie, także tutaj to wszystko jawi się jako całkiem duża skala trudności. Drużyna z Podlasia na ligowe zwycięstwo czeka od 7 sierpnia. Mimo to zespołowi Ireneusza Mamrota nie można odmówić kilku ciekawych nazwisk. Jagiellonia kadrowo jest zespołem, który gdzieś tam powinien nawiązywać do czołówki. Zresztą poprzednie sezony pokazały to, że jest to zespół, który gdzieś tam koło tej czołówki cały czas się kręci. Jesus Simas i Fodor Czernych czy Michał Żyro to są nazwiska, które no, mają renomę w naszej ekstraklasie i tutaj nie trzeba ich reklamować. Pozytywną informacją dla kibiców Lecha jest powrót do zdrowia Pedro Tiby i Barego Douglasa, którzy w poprzednim meczu nie mogli wystąpić ze względu na infekcję. Na chwilę obecną mamy pełną kadrę. Wszyscy są do dyspozycji, poza Nikim van der Hartem, który jest kontuzjowany i nie jest brany pod uwagę. Reszta zawodników jest zdrowa, nawet Tomasz Rogne jest już brany pod uwagę, jest gotowy. A czy zespół z Poznania jest gotowy, by utrzymać status jednej z 2 niepokonanych drużyn w lidze? Odpowiedź na to pytanie poznamy w piątek. Początek meczu z Jagiellonią punktualnie o 20:30.